Ja wiem lepiej. No co ty będziesz mi tutaj mówił? Zajmuję się tym już tyle lat. Takie słowa mogły paść z ust świętego Piotra, kiedy Jezus poprosił go, aby wypłynął na kolejny połów. No kto jak kto, ale święty Piotr to na rybach znał się bardzo dobrze. Więc kiedy usłyszał taką nieracjonalną prośbę Jezusa, to mógł w ogóle puścić to mimo uszu, ale jednak zrobił inaczej. Zgodził się na słowa Jezusa. Dlaczego? Bo zrobił to dla Niego, nie dla efektów. W naszym życiu wiary zdarzają się takie momenty, kiedy trzeba pracować dla Boga, dlatego że one są totalnie bezsensowne. No po co to robić? No nic za tym nie przemawia. Robimy to właśnie dla Niego, dla Jezusa. I wiem, o czym mówię, bo ślubowałem swojemu biskupowi cześć i posłuszeństwo. I wiem, że będzie wiele takich momentów, gdzie będę pytał, no ale po co? Dlaczego mam to robić? I będę w to wchodził właśnie ze względu na Pana Boga. Ty też na pewno będziesz miał wiele takich wydarzeń. Dobrze z nich skorzystaj.